konkurencję zarezerwowaną tylko dla tatusiów. Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Zakrzyknijmy dla naszych dzieci. Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Głośno, dziecko to miłość. Dziecko to radość, dziecko to nadzieja. Kochani, dzieci, które są z nami, mają przy sobie serca. Pokażcie się, dzieci, które mają serca, podnieście teraz te serca do góry. Wszędzie są te dzieci z sercami. Podnieście te serca do góry. To serce ma być dzisiaj symbolem, bardzo wymownym symbolem wdzięczności dzieci dla rodziców za to, że rodzice odważnie przyjęli dar życia, podjęli odważnie ten dar i to wyzwanie i odpowiedzialnie je realizują. Bardzo proszę teraz wszystkie dzieci, które mnie słyszą, podnieście wasze serca z papieru do góry, pomachajcie nimi. To są tylko papierowe serca, one są tylko symbolem. A teraz, kochani, wszystkie dzieci, mocno uściskajcie swoich rodziców. Kto jak najmocniej umie, spróbujcie tak ścisnąć waszych rodziców, żeby ich twarz na przemian stawała się biała i czerwona, żeby mieli problemy z oddychaniem. Przez chwilę, zaraz zwolnimy ten uścisk, spokojnie, nie bójcie się. Uściskajcie swoich rodziców. A teraz każde dziecko całuje swoją mamę i swojego tatę na przemian w prawy i lewy policzek. I mówimy: dziękuję za życie. Dziękuję za życie, mamo. Dziękuję za życie, tato. Poprosimy teraz małżonków o odczytanie modlitwy. A za połowę. Jest to modlitwa Ojca Świętego Franciszka. Jezu, Maryjo i Józefie, ku wam święta rodzino z Nazaretu. Kierujemy dzisiaj wzrok. Z podziwem i zaufaniem kontemplujemy was piękno komunii w prawdziwej miłości. Wam powierzamy wszystkie nasze rodziny, aby odnawiały się w nich cuda łaski. Święta Rodzina z Nazaretu, fascynująca szkoła Ewangelii Świętej, naucz nas naśladować Twoje cnoty, stosując mądrą dyscyplinę duchową. Daj nam jasne spojrzenie, które uznaje działanie opatrzności w codziennych realiach życia. Święta Rodzina z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia, spraw, aby zrodził się w nas szacunek dla milczenia. Uczyń nasze rodziny wieczernikami modlitwy i przemień je w małe kościoły domowe. Odnów pragnienie świętości, podtrzymaj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania i wzajemnego zrozumienia i przebaczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, obudź w naszym społeczeństwie świadomość świętości i nienaruszalności rodziny jako nieocenionego i niezastąpionego dobra. Niech każda rodzina będzie przyjaznym domem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla tych, którzy są chorzy i osamotnieni, biednych i potrzebujących. Jezu, Józefie i Maryjo, prosimy was z ufnością i powierzamy się wam z radością. Amen. 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 Poprosimy teraz o pasterskie słowo księdza kardynała Kazimierza Nycza oraz poprosimy również o błogosławieństwo. Za chwilę modlitwą Anioł Pański, która nas niejako przeniesie na prac świętego Piotra w Rzymie do papieża Franciszka, ale także do papieża Benedykta i także do
pamięcią do Jana Pawła II, którego 12. rocznicę odejścia z tego świata do nieba dzisiaj, właśnie dzisiaj wspominamy. Wszyscy oni, wszyscy papieże razem z Pawłem VI wiedzieli, jak bardzo ważną sprawą jest rodzina, jak bardzo ważną sprawą są dzieci w rodzinie i jak bardzo ważną sprawą jest świętość życia. Święty Jan Paweł II był pod tym względem wyjątkowym papieżem. Dlatego słuchaliśmy po drodze jego nauczania we fragmentach i pragniemy tym dzisiejszym marszem na rzecz świętości rodziny, świętości życia, być wiernym Kościołowi, być wiernymi wszystkim jego pasterzom, aby właśnie rodzina i dziecko w rodzinie było największym darem, szczęściem, radością, a także dla ojczyzny naszej, dla Europy i świata było przyszłością. Bo przyszłość świata, Kościoła idzie przez rodziny, idzie przez dzieci, idzie przez liczne rodziny i o to także chcielibyśmy się modlić. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Rzeczywiście, kiedy patrzę w lewo i w prawo, jest nas w tym roku bardzo dużo. Dziękujemy za to, dziękujemy za pogodę, którą Pan nam dał w dzisiejszym dniu, za radość, za modlitwę, za dziękczynienie, a teraz w łączności z papieżem, Kościołem, Piotrem naszych czasów. Odmówmy modlitwę Anioł Pański, po której będzie błogosławieństwo. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto jest urzędnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlę się za nami, Święta Boża Rodzicielka, abyśmy nie stali godnymi obietnic Chrystusa. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, dać wraz w serca nasze, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Powstał klęk. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z pomożeniem nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Moi Boże, przyjdźcie za niecałe dwa tygodnie na drogę krzyżową, która także idzie krakowskim przedmieściem na plac Piłsudskiego i do kościoła świętej Anny. Przyjdźcie na uroczystości Wielkiego Tygodnia do swojej parafii. Wszędzie módlmy się za ojczyznę, módlmy się za rodziny, módlmy się za papieża, módlmy się za kościół powszechny, warszawski, warszawsko-praski, wszystkim kapłanom, organizatorom, a przede wszystkim Wam, uczestnikom, rodzinom, z małymi dziećmi, większymi dziećmi,
serdecznie, serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Krótkie ogłoszenie. Na chodniku po stronie Bazyliki Świętego Krzyża można złożyć podpis pod inicjatywą Mama, Tata i Dzieci lub wziąć formularz i zebrać podpisy w gronie bliskich. Niewiele brakuje,